Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Stalin powiedział, że nieważne kto głosuje, tylko ważne jest, kto liczy głosy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zindzini o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No te liczenie głosów, no to już jest jakiś cyrk w tych wszystkich komunistycznych enklawach, te wszystkie Chicago, Filadelfię, San Francisco, no to zawsze liczą i aż tak liczą do tej pory, kiedy znajdzie się dużo głosów. A dlaczego znajduje się dużo głosów? No dlatego, że są koperty. Zawsze jakieś 2 czy 3 worki koperty leży i w zasadzie nie ma punktu zatrzymania. No bo normalnie w normalnym kraju, w normalnej Ameryce 10-20 lat temu, no to było to w ten sposób, że w każdy drugi wtorek listopada, no w zasadzie to konstytucja, czy tam przepisy, czy regulacje mówią w drugi wtorek po pierwszym poniedziałku, no bo tam też są takie dziwaczne sytuacje, no ale też tam mniej więcej od 8 do 15 są wybory. No i wybory to są osobiste, każdy powinien przyjść. No i były najróżniejsze takie wyjątki. Były wyjątki, jeżeli ktoś jechał na wakacje, no to mógł przyjść, powiedzieć, jadę na wakacje, nie będzie mnie, chcę zagłosować. Były wyjątki, jeżeli ktoś jechał tam na studia, no bo jeżeli ktoś jest na studiach, no to w zasadzie głosuje w miejscu swojego zameldowania, a nie w miejscu, gdzie jest jego college, uczelnia czy uniwersytet. No jeżeli się przeprowadzi później, pomimo, że mieszka powiedzmy w jakimś innym miejscu, no to ma miejsce do głosowania tam, gdzie oryginalnie wyjechał na studia. No bardzo dużo komunistów głosuje w dwóch stanach, no bo rejestruje się tam, gdzie mieszka w koledżu, no i głosuje również tam, skąd się wyprowadził. Jest to nielegalne, no ale nie jest ścigane. Dlaczego? No bo komunistom pasuje, żeby komuniści głosowali 2 razy. Jeżeli może głosować 2 razy w 2 stanach, no to komuniści wygrywają. No i w ten sposób właśnie to się dzieje. Te głosowania kopertowe. Normalnie do pewnego momentu, no to też pomimo tego, że trzeba było mieć jakiś powód, żeby głosować kopertowo, no to jeszcze trzeba było w zasadzie poprosić o to. No a później dużo tych komunistycznych miast, no to powiedziało, że po prostu wysyła do wszystkich koperty i mówią, zróbcie co chcecie. Chcecie zwrócić z powrotem tą kopertę, to zwróćcie. Chcecie przyjść osobiście, no to głosujcie osobiście. No oczywiście te wszystkie koperty gdzieś tam lądują w śmieciach, nie w śmieciach, w cudzych skrzynkach. W niektórych dzielnicach, czarnoskórych dzielnicach to ludzie chodzili, płacili, komuniści płacili $10 za kopertę, żeby dostać. No bo dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że jest tam imię, nazwisko tego odbiorcy, no ale w środku jest druk anonimowy, no bo głosowanie w Ameryce jest konstytucyjnie, ma być anonimowe. Także nie ma czegoś takiego, że ktoś pójdzie, powie, nazywam się taki i taki, chcę sprawdzić, czy głosowałem. Nie powiedzą tego. Oni mówią, my nie wiemy, jak ty głosowałeś. No i później takie pytanie jest, jakby nie wiecie, jak ja głosowałem, no to kto wie, jak ja głosowałem, jak ja nawet nikt mi nie powie, czy głosowałem. No i to jest właśnie to oszukaństwo. No ale głosują. Jak popatrzycie na mapę Ameryki, no to mapa Ameryki jest praktycznie cała czerwona. Niebieskie, no to są tylko te wybrzeża na północy, na wschodnim wybrzeżu, czyli tu od strony Atlantyku. Na północy te oryginalne 13 kolonii angielskich, czyli tam Vermont, New Hampshire, Nowy Jork, Massachusetts, Rhode Island, te wszystkie stany tutaj przed Appalachami, no bo te 13 kolonii francuskich, no to były te od Atlantyku,
w kierunku zachodnim, no to były Apalachy, no to tam za Apalachami to już była Luizjana, którą później Ameryka kupiła króla Luisa tam za parę wagonów złota, Alaskę kupiła od ruskich, ale właśnie te wszystkie stare kolonie angielskie, kiedy tam się osiedlali lata 1620, 30, 50, 60 i tak dalej, gdzie była rewolucja 1776 rok, no to kiedy właśnie Amerykanie strzelali do Amerykanie, no bardzo często też Anglicy strzelali do Anglików, którzy przyjechali pacyfikować Amerykę, no to właśnie było w tych koloniach, no te wszystkie kolonie, no to są teraz hardkorowo komunistyczne, to jest wszystko lewactwo, jednopartyjne lewactwo, jak się popatrzy, no to nie ma innej w Senacie, czy w Stanowym Senacie, w Kongresie, nie ma w federalnym. Tam jest sporo ludzi, w tych jest 30-40% jest konserwatystów, no ale oni ciągle głosują i nie mają nic do powiedzenia. Nie są po prostu wybierani, to jest zamordyzm większości. I w Chicago, no to jest coś nieprawdopodobnego. W Chicago, no to jest tak jednopartyjny komunistyczny system, że to już gorzej być nie może. Cała ta antykultura komunistyczna z Chicago, no to nie zwracają w ogóle uwagi. Tam ta kultura komunistyczna jest na dzień dzisiejszy, no to jest ta równość. Równość została tak zdegenerowana, że oni tłumaczą, że musi być równość w aresztowaniu. W aresztowaniu między białymi i czarnymi, no nikt nie wspomina równości w popełnianiu przestępstw. No i to jest właśnie te przestępstwa, to jest ten idiotyzm amerykańskiego lewactwa. No i zobaczymy, kiedy to upadnie, no bo dochodzą do władzy, kto rządzi w Ameryce. No powiedzmy w San Francisco, taki prokurator generalny Chesa Budin, no to wzięli go, wywalili na pysk. No ale kim jest Chesa Budin? No to jest jego rodzice, jego rodzina nie wyemigrowała do Izraela, wylądowali w Ameryce, no i w sumie to należeli do grupy terrorystycznej podziemny meteorolog, czyli underground weatherman. No, ojciec został skazany na 75 lat, matka została na 20 lat, został wychowany przez komunistów, przez terrorystów, no i został prokuratorem, no i doszedł do wniosku, że w ramach sprawiedliwości społecznej nie będzie zamykał. No, komunistyczny San Francisco powiedział, że jest tyle bandytyzmu na ulicach, że trzeba go wywalić na pysk. No i wywalili go na pysk w Baltimore. W Baltimore Marilyn Mosby, no następna komunistka, tyle tylko, że czarna. No to jak były te podpalenia, były te najróżniejsze rozruby, szaber i tak dalej, no to ona powiedziała, że protestujący muszą się wyszumieć i że to nie ma się co dziwić. Spalili tam na kilkaset milionów Baltimore, a ona mówi, że bandyci muszą się wyszumieć. Też ją wywalili na pysk, tam było 300 czy 400 morderstw w Baltimore. No ale to tak komuniści rządzą. Oni po prostu mówią, że nie można zamykać czarnych, bo to jest niesprawiedliwość i to jest rasizm. W Filadelfii następny cyrk. Filadelfia, no to jest ta pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych, zanim tam powstał miasto Washington, District Washington, no to tam jest następny numerant, jest Larry Krasner. Larry Krasner i jego przodkowie też nie wyemigrowali do Izraela. Był prokuratorem, też wszystko to na miękko to wszystko traktował
No i będzie wywalony też na pysk. W wielu miastach tych wszystkich burmistrzów, majorów zaczynają się ludzie orientować, jak w Seattle. Bardzo komunistyczne miasto, Nowy Jork komunistyczne, Atlanta no nie bardzo komunistyczna, no ale też bardzo lewicująca, no to tam wybrali tych burmistrzów, majorów, no jeszcze lewaków demokratów, no ale lewaków, którzy w zasadzie mówią, że trzeba się skoncentrować na bezpieczeństwie normalnego obywatela, na bezpieczeństwie normalnego podatnika. Cała ta historia, historycznie patrząc na to wszystko, no to naprawdę lewactwo kompletnie zmieniło sprawiedliwość i wykonywanie tej sprawiedliwości, czy karanie w ramach sprawiedliwości. No i obywatele nie widzą tego w ten sposób, jak komuniści. Dużo teraz Latynosów odchodzi od partii komunistycznej, kiedyś nazywanej demokratyczną. No 2024, myślę, że te dwa następne lata trochę to się też wszystko przekotuje. Senat jest ciągle w rękach komunistów. No w Nevadzie tam nie wiadomo, jak to się stało, że komunistka została wybrana. No ale mają teraz przewagę w Senacie. Stracili przewagę w Izbie Reprezentantów. W Izbie Reprezentantów ludzie są wybierani na dwa lata, także tam łatwiej to wszystko zamienić. Jest 435 reprezentantów. No i tych 435 reprezentantów to jest proporcjonalne do ludności w każdym stanie. Izba Senatu dla odmiany, no to każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie od wielkości, czy Wielka Kalifornia, która ma tam 50 parę milionów, to ma dwóch senatorów, czy małe Rhode Island, które ma tam powiedzmy milion, no to też ma dwóch senatorów. Także stany same w sobie, jak się przyłączały, no to mają legalnie, technicznie, można powiedzieć, taką samą wagę głosów. No. Także można by było powiedzieć, że Albania czy Polska miałaby tyle samo do powiedzenia, co powiedzmy Niemcy czy Francja. No to są, dlatego to się nazywa Stany Zjednoczone, że Senat decyduje o federalnie i wszyscy muszą się tam zgodzić. No dodatkowa sprawa jest taka, że tam głosowanie nie jest większościowe, czyli połowa plus jeden. Bardzo często te głosowania to jest 60%. Co to znaczy? No to znaczy, że powiedzmy, jeżeli cała partia jest za czymś, no to 1/5 tej drugiej partii musi w zasadzie być popierać to. Także, że muszą być jakieś w Senacie, no to muszą się dogadywać i ta druga partia opozycyjna, 20% tych polityków musi wiedzieć, że tak, to będzie dobrze, żeby głosować. Dlatego w Ameryce nie ma takich zmian, no tak jak Biden zrobił. Biden no to dawał rozkazy prezydenckie, no i zamykał powiedzmy najróżniejsze kompanie, no ale Senat tego nie robi. Nie ma tych zmian co dwa lata, dlatego że władza przechodzi w jedne ręce czy w drugie, no bo to zdezorganizuje cały system polityczny. No całe te zabieranie funduszy policjantom po tym, jak ten George Floyd bandzior, który był nafaszerowany narkotykami, dawał $20 fałszywych Hindusowi w delikatesach. Później walczył, bił, kopał i gryzł policjanta, wyskoczył przez okno z radiowozu. Później ten policjant go trzymał tam kolanem przez 9 minut. Pytał się go 9 minut, się go pytał, czy on się podda, ten się nie podda.
Później jak go dowieźli do szpitala, no to wziął, wykorkował. No okazało się, że w sobie ma tyle narkotyków, że to dziwne, że w ogóle żył. No ale komuniści wykorzystali to, żeby po prostu robić szaber, podpalać, zrobić rewolucję komunistyczną. W niektórych miastach to były miliardy. No i zaczęli krzyczeć o tym, że policja w sumie to jest niepotrzebna, że policja to jest siła powiedzmy terroru białych ludzi i że biali ludzie po prostu niszczą czarnych. No to zrobili coś takiego, jak czarne życie znaczy. No problem jest taki, że w tych dzielnicach murzyńskich czarni nie garną się do akademii policyjnych. Tam po prostu jest taka zmowa, można powiedzieć, mafijna. Tam jak przyjdzie policjant, nawet jeżeli mają czarnych oficerów, policjantów, no to nikt nic nie powie, dlatego przede wszystkim, że się boi, że mu spalą ten dom. Także to jest po prostu, to są po prostu tereny, gdzie tam biali muszą wchodzić, a nie chcą wchodzić, czarni nie chcą służyć w policji. I dlatego to wszystko się w ten sposób dzieje. No i powiedzieli, żeby fundusze zabierać. No, najbardziej stratni no to są właśnie ci ludzie, najbiedniejsi ludzie w tych dzielnicach, gdzie jest bandytyzm, bo tam lokalni nie chcą służyć, lokalni nie chcą bronić. Biali to mają moralnie, no to już czują się tak opluwani, że też nie chcą działać, że to po prostu koło się zamyka. Nie ma kary śmierci. Teraz wszyscy ci komunistyczni prokuratorzy doprowadzili do tego, że na przykład w San Francisco kradzież w sklepie w jakimś z odzieżą czy z butami to do $950 no to jest wypuszczani są. W wielu miastach, w tych dzielnicach sklepy po prostu się zamykają. Wycofują się sklepy spożywcze, się wycofują, kawiarnie się wycofują, McDonald'sy się wycofują. Przez to, że co komuniści zrobili, to Ameryka w tych biednych, czarnych dzielnicach po prostu przeradza się w Afrykę. Tam nikt nie chce prowadzić biznesu, bo tam wszystkie te sklepy, które jakoś były prowadzone, no to są nieustannie okradane, tam wystawiają na lady, a to wszystko znika i to nie działa. Prędzej czy później wszyscy ci czarni i brązowi, wszyscy ci w tych dzielnicach biedniejszych muszą się zorientować, że zostali zrobieni w bambuko przez najróżniejszych komunistów, białych profesorów, białe kobiety, które pracują w najróżniejszych organizacjach społecznych czy charytatywnych, mając 100-150 tysięcy pensji, no bo to z reguły to tak jest. Wszyscy ci humaniści, wszyscy ci lewicujący, no to mają pozycje, dobrze płatne pozycje, nie mieszkają w tych dzielnicach i oni mają taką utopijną wizję Ameryki Sprawiedliwości Społecznej. No ale ta wizja ma polegać na tym, że w więzieniach ma być tyle samo czarnych i białych. No i to jest coś nieprawdopodobnego. No Chicago to jest taki typowy przykład komunistów. To jednopartyjnego komunizmu to jest taki plakat, przysłowiowy plakat, gdzie bandytyzm po prostu oszalał. Tam ilość morderstw w Chicago no to jest 5 razy większa niż w Nowym Jorku, 2,5 razy większa niż w Los Angeles. Także to jest coś strasznego. Tam bandytyzm wzrósł o 30-40% w ciągu ostatnich 2-3 lat, właśnie od tego, kiedy ten George Floyd, komuniści przejęli pałeczkę i ukradli politycznie Amerykę. Ten czarne życie znaczy, po prostu zniszczyło Amerykę. Dużo ludzi będzie oponowało i wysyłało przypuszczalnie najróżniejsze komentarze. No ale fakty są, jakie są. Teraz kradzież samochodów, porwania samochodów jest około 2000 rocznie, czyli co każde 5 minut, każde 5 godzin w samochodzie jest porwany i ukradziony samochód. 35 młodych dzieci zostało zabitych w Chicago właśnie przez te
przez te sprawy. Pritzker, czyli następny człowiek, którego przodkowie nie wyjechali do Izraela, jest właśnie gubernatorem, jest w Chicago tam i on również po prostu wprowadza ograniczenia na policję i tak dalej. Także, że wszyscy ci prokuratorzy, Lori Lightfoot, no to ona strasznie brzydka, czarna lesbijka, super lewaczka, też doprowadza Chicago do ruiny. Ona jest burmistrzynią, ona jest majorkiem. Także teraz doprowadzili do tego, że powiedzmy nikt nie będzie zamykany za pobicia, za napady, za kradzieże, za podpalenia, czy nawet za posiadanie broni. Brakuje tam 15 tysięcy policjantów. Ogólnie rzecz biorąc, Chicago pada na pysk przez komunistów. Zdrowia dla normalnych.